Pamiętam czekoladę Amelie, chłopie. Amelia kosztowała chyba ze złoty 20, zobacz za 5 zł ile czekolad miałeś, chłopie. A teraz, teraz... chłopie, ile Amelia kosztuje? Chyba z 2,50. To jest smutne. Ta czekolada w ogóle nie dobra była, pamiętam, miętowa, ale myśmy ją wszyscy jedli, bo tylko ona była tam. Już wszyscy ciągle albo miętowa, albo truskawkowa. A my z Damianem, pamiętasz jak sobie rzucaliśmy to? Rzucaliśmy i ja mu już nas raz zauważyła i mówi do nas coś tam ten. A ja miałem wtedy, ja mu odrzucałem ostatni kawałek i ona się akurat wtedy odwrócił. Damian, Paweł, Polek, co zostajecie? Także się miauczeli. Byliśmy debilami. O, jak pomyśleć? Chłopie, ci wszyscy inni ludzie, nie? Z naszej klasy. Jacyś tam inni, chłopie. Wyobraź sobie, że, miał, że na ich miejscu byś był i miałbyś taki, taką pajacerkę u siebie. Ja bym sobie myślał, co to w ogóle jest. No chłopie, siedzą goście i... Paweł, chcesz powiedzieć lekcję? Utrzymaj pozycję, chłopcze. 5-0 jest tuż za tobą. Świnio! DJ Wasa, to DJ Wasa. Dwa okrążenia do końca. DJ Malarz, dawaj, włącz go, chłopie. DJ Fiesta. DJ Malarz. Chłopie, przy DJ-u Malarzu taka muza była, taka zabawa, chłopie. Najlepsze. Tańce, kuksańce. No i hołowionka, która była dupą. No, a ja pamiętam, co ty wtedy mówiłeś. Patrz tam, patrz, jaka fajna laska. Patrz na ja to pamiętam. Ja też pamiętam. Patrz, co się tam dzieje, patrz, patrz. I chłopie patrzy. My nie wiedziałeś, co to jest. No bo z daleka... Ciek może pomylić. To nie było tak daleko, bo ja ją poznałem, tylko nie chciałem ci psuć za wewę. Oczywiście. Myśmy wtedy do samego końca siedzieli chyba. Nie. Jak to nie? No ty... Nie, ja muszę jechać na... Jak? Ostatniego dnia? Do samego końca? Tak! Ostatniego dnia do końca? Nie. Tak. Mówię ci, pajacu, bo żeśmy... Bo już wszyscy wtedy wracali. Nie wydaje mi się. No nie pamiętasz, co w autobusie było? Pamiętam. Poczekaj, o czym ty mówisz? O busce? Nie, ja mówię o Juwenalia. Dobra, to twoje ostatnie okrążenie. Pora atakować! O Juwenalia. Juvenalia, kto nie skacze, ten... I ty znowu tego nie umiesz, no jak ty jesteś pajac? Kto nie pije? No, ty ciągle gadasz na sam włącz, chłopie, no nie. Juvenalia, kto nie pije, ten kanalia, tak? Chłopie, pytasz się, a powinieneś to wiedzieć. No bo... Wiem. Powiedzmy, że wiem. Chłopie, ja miałem dwa Juvenalia wtedy w ciągu dwóch tygodni, to było piękne, chłopie, czasy. Juvenalia. A tak dobrze było. Kto nie pije, ten śmieciarnia. A pamiętasz, jak do Michała napisaliśmy? Michał, przyjdziesz na Juvenalia, coś tam? Nie, nie mogę. Nie, co wtedy? Nie, co tam? Nie, właśnie nie pamiętam, co napisali. Coś pisał. Nie. Że nie, bo... Preferuje, nie? Coś takiego. Na własnej imprezie się bawić nie chciał. Coś? Raz. Na własnej imprezie się bawić nie chciał. Czemu na własnej? No bo w sumie to jest student Akademia Pomorska. No i co? Cezar zwyciężył! No jestem student, to nie było łatwe, ale dałeś sobie radę. Bardziej prestiżowe uczelnie oczywiście niż Michał. O, filmik ci. How's it going? I hear you going after Stomper now. Does that mean you've given up all hope of beating Stellan in the championship?
There he is, the bludger! Oh, that's you've been trying to knock me off my perch, haven't you? Well, his name's just standing there like a stunned mullet, mate. I reckon you got more chance of Miss Hawaii over here. Seriously, mate, I think he's flirting with you. He's right. Stalin's way ahead of 5-0 on points, and with these new tyres he's trying out, that's gotta make 5-0 vulnerable. How'd you know about that? Oh, that's just good research, Scotty. Ugh, I'm going for a crap. Ja pójdę jakieś kung fu ćwiczę. Dobra. To ja ze 12. Luzik. Spotkasz go w pojedynku 1 na 1. What the hell? Okej, okay, hot rodami będziemy się ścigać na Michiganie. A, miejski tor, luzik. Okej, okay. Oto twoja szansa na pozbycie się Stompera. Ty i on. 1 na 1. Fajnie się zaczyna. Super się zaczyna. Dobra, jeszcze się nie ścigaliśmy na 1 na 1. Koncentruję się. Skręca to jak pajac. Nie widzę go, ale jest przede mną, a tam jest szczeniak. See ya! O, to był perfekt. Stomper jest tuż za tobą, synu. Nie pozwól mu się wyprzedzić. Mój wygląda bardziej tak oldschoolowo. Wszystko już zniszczone tym wojskowym. A jeszcze okrążenie nie przejdę. Aż mi gardło zaczęło boleć. Stomper wyleci. Jego akcent. Might. How you doing, might? Zostanę ja, Japończyk, Meksykanin i albinos. That's how we do it. This is how we do. This is how we do. Mateusz, ucisz tego psa. Jego psa. Na dworze coś czeka. Słyszysz go? Słyszę. Au, 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 au. Stomper jest tuż za tobą, skup się, chłopcze. Nie wyzywaj psa. Chłopie, koty masz wyzywać. Żartuję. Chłopie, wolisz koty od psów? Nie, absolutnie, koty są... Ty chłopie, weź nas na Twitcha, nie? A? Jakiś typek streamuje sobie Zika Jutera, ogląda. O, Ziki Luther. Jakiś grubas. Ziki Luther to dobry. To bardzo szybkie okrążenie. Dobra robota. A jak się nazywa ten gościu? No jakiś Maciuś. Ma 38 tysięcy tego, obserwujących. Dzieci obserwują. A jak tam twój kanał na Twitchu? Świetny. Usłyszałem, że nagrywałeś tam też coś, streamowałeś. Tak. A wiesz, że ty mówiłeś, że kompa kupujesz po to, żeby streamować? Czekaj, ja muszę coś sprawdzić. I co z tą twoją obietnicą? Bo wiesz, setki ludzi czekają na twoje materiały. Tysiące. Chłopie, jakbyś wrzucił tylko nowy materiał na multi Aspisa, od razu wyskakujesz w powietrze, chłopie. Pobijasz, chłopie, wszystkich. Jakieś blowy, nie blowy, ścierwa, nie ścierwa.
by mówili by o tobie nawet w telewizji. Że jesteś nowym chłopie pato streamerem. Ty się nadajesz na pato stream. Nie bardzo. Chłopie, gdybyś na pato streamach ten... Eliksir miłości przygotowywał. Ostatnie okrążenie! Są tuż za tobą! Żołędzi byś szukał po dworze. Wino byś ojcu kradł z szafy. Ja wolę o tym nie mówić, co? No nie wiem, ale dlaczego? Ja to pamiętam. O czym porozmawiam. O tym nie ma co mówić. Bo jak gdzieś jakieś liście chciał, jakieś babci chyba coś tam się pytać, czy ma. Liście? Tak, bo jakieś liście musiałeś tam mieć, jakieś szałwie jakoś. Wstyd mi za to. Dobrze ci idzie, ale nie odpuszczaj. A trzeba było wszystko, co trzeba było zrobić, to iść do cyganki, chłopie, i już byś miał. No właśnie, wycyganić od niej. Nie, cyganka by ci sprzedała, chłopie, eliksir odmładzający, chłopie, a... eliksir miłości, a. Ja nie wiem, czy my to wtedy w to wierzyliśmy, czy my to było dla jakby, ja nie pamiętam. Jako, że byliśmy debilami, to wierzyliśmy w to. No, ale też mi się tak wydaje. 100%. Bardziej niż pewnie. Niestety. Na szczęście to była podstawówka. Szczęście. Stomper, see ya later. Australater... Znakomicie! Sayonara, Stomper! Sayonara, do zobaczenia, Stomper, w Australii! No. Sayonara! Świetnie pojechałeś! O, filmik jest! O, co się dzieje? Hey, here he is! Through to the next season! Good job! But if you're thinking of commiserating with Stomper, hand let him cool off! Oh, sounds like a television. Sounds like a bad loser. No, just a noisy one. Back for some more, are you? No, 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 it's not like that. Peace offering. Next time you take a swing, you don't hurt your hands. Sorry, lady, I was running a little hot. Know what I'm saying? It was that Norwegian guy, you know. Stellan? Yeah, he got me all worked up about you. Tell me to watch out. You got some kind of bug up your ass about me. Stellan, but he told us that... He's lying. He's trying to screw me up because this film company's doing a documentary on me. First I figure he's jealous, but then I find out they're filming him too. You're being filmed? Sure. Really TV. You know. Mandy? The crazy one. You too, right? They're playing us, man. They're setting us up against each other. Hey, where's she going? Będzie bitka, chłopie, u mnie tutaj. Jaka bitka? To jest gra wyścigowa, nie? Chłopie, a wszyscy chcą się ze sobą bić w ogóle, jak się tutaj robić. W grze wyścigowej? No. Fabuła tutaj dobra jest, naprawdę. Wow. Wow. Dobra. Pacific Street Races. Oh, man, oh, man.